Właśnie wchodzi w życie reforma sądów powszechnych. W tej chwili ustawa wchodząca w życie to jest ta jedna, jedyna niezawetowana przez prezydenta spośród trzech, które szły w komplecie, ustawy o Sądzie Najwyższym i ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ale była jeszcze czwarta, wcześniej uchwalona ustawa, która w życie już weszła i ta też tworzy komplet, to jest o szkole sądowo-prokuratorskiej. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ten pakiet tworzy pewien mechanizm i ocena pojedynczej ustawy nie jest możliwa, jeżeli nie rozumie się, jak ten pakiet działa. Najpierw, jak działa prawo w ogóle? Każda ustawa stwarza pewną możliwość, ma pewien potencjał, który albo będzie wykorzystany, albo nie będzie wykorzystany. Ten potencjał może prowadzić zarówno ku dobremu, tak jak to było zamierzone, jak i może wywołać skutki niepożądane. Jak i te, które są spodziewane, a są tymi, których się obawiamy. Otóż ustawa o ustroju sądów powszechnych ma bardzo szeroki zakres oddziaływania, ponieważ w gruncie rzeczy poprzez to, jak ukształtuje działanie sędziów, bo nie tylko sądów, będzie miała wpływ na to, jak każdy z nas, stykając się z sądem, z czym się spotka. Czy z życzliwością, czy z szybkością postępowania, czy z właściwym traktowaniem. Dlatego, że folwarczność stosunków, która nas prześladuje i w miejscu pracy, i na uczelni, nie omija również sądów. To się trafia również tym, którzy do sądów trafiają. Ustawa o ustroju sądów powszechnych jest ustawą, która w założeniu ma polepszyć sytuację, ma polepszyć traktowanie ludzi, czy zrealizuje ten swój potencjał. Musimy mieć nadzieję, że tak, ale mamy jednocześnie obawy. Obawy mamy dlatego, że ustawa bardzo wzmacnia, tak jak cały mechanizm, o którym wspomniałam, wpływ ministra sprawiedliwości, który jest, podkreślam, jednocześnie prokuratorem generalnym, bardzo wzmacnia jego wpływ na to, co się dzieje w sądach i jak się stosunki w sądach kształtują. Jeżeli sędziowie będą się obawiali tego wpływu, może to wszystko mieć również niekorzystny wpływ na całe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, bo być może sędziowie, niektórzy przynajmniej, będą się bardziej bali być nielojalnym wobec tego, kto ma dużo do powiedzenia w sądach, niż wobec prawa, którym powinni być posłuszni. Polskie sądownictwo ma ogromny potencjał, dlatego że to, co czynią sędziowie, mogą czynić lepiej, mądrzej, sprawniej. Daje im w tym zakresie też pewne możliwości, pewne obietnice, wspomniana już ustawa, bo losowanie składów, to, że wszystkie sprawy powinny być zakończone przez sędziego w momencie, nie może porzucić swoich spraw, nie może przejść gdzie indziej, musi je skończyć. To jest pewna nadzieja, ale czy ona się ziści, tego nie wiem. Wiem natomiast jedno, że szansa w tej chwili zarówno komfortu dla samych sędziów, jak i dla wszystkich nas, którzy mają coś do czynienia z sądami albo mogą mieć do czynienia z sądami, polega na tym, że sędziowie mądrzej, dokładniej i bardziej przewidująco będą patrzyli na prawo. Że nie będą patrzyli tylko na to, co jest powiedziane od przecinka do przecinka, tylko jak działa system. Ponieważ polski system prawa zezwala sądom na to, żeby wydobywając konkretną normę, którą mają zastosować w sprawie, sięgali nie tylko od przecinka do przecinka, tylko do całego systemu prawa, z konstytucją włącznie. I bardzo chciałabym, żeby tak się właśnie stało. Dziękuję Państwu.